Kilka krótkich sekund. Tyle wystarczy, żeby pożegnać się z własnym samochodem. W 2022 roku w Polsce odnotowano około 8000 kradzieży aut. Sytuacja znacznie się poprawiła w zestawieniu choćby z dekadą lat 90., ale jednak przestępcy wciąż grasują. Co ciekawe, ofiarami padają najczęściej właściciele samochodów pochodzących z Dalekiego Wschodu. Statystyki pokazują, że najczęstszym celem złodziei są nowe Hyundai'e i Toyoty. Warto też wiedzieć, że kradzieże często zdarzają się w nowy rok. Na początek najważniejsze. Prawdopodobieństwo, że ktoś siłą pozbawi cię samochodu, gdy znajdujesz się w ruchu, jest bardzo małe. Jednak gdy już go zaparkujesz, staje się to znacznie łatwiejsze. Tak więc parkuj z głową. Czasami może i trzeba będzie przejść trochę więcej, ale gra jest warta świeczki. Zostawiaj więc swoje auto w dobrze oświetlonym miejscu. Nieprawidłowo zaparkowane samochody są często odholowywane przez lawety. Jednak okazuje się, że nie wszystkie z nich są prawdziwe. Jeśli kiedykolwiek zobaczysz lawetę w pobliżu swojego samochodu, sprawdź, czy jest licencjonowana. Prawdziwa laweta powinna mieć jakiś znak firmowy, a pracownicy noszą odpowiednie uniformy. Przed chwilą mówiłem, że kradzież auta będącego w ruchu to mało realny scenariusz. Ale to niestety tylko część prawdy. Złodzieje samochodów w sumie nie dbają o to, czy właściciel znajduje się w swoim pojeździe, czy nie. Zasada jest prosta. Nawet jeśli siedzisz w środku, pamiętaj, aby zawsze blokować drzwi. Problem polega na tym, że przestępcy mają swoje sposoby, by wywabić ludzi z pojazdu. Mogą na przykład obmyślić plan i zainscenizować wypadek samochodowy. Tak więc, nawet jeśli ktoś wjechał w twoje auto od tyłu, nie wyskakuj z niego jak rażony piorunem, żeby sprawdzić, co się stało. Zanim to zrobisz, odczekaj chwilę i przede wszystkim zjedź na pobocze. Upewnij się, że miejsce, w którym się zatrzymujesz, jest bezpieczne, a wokół są inni ludzie. Jeśli masz jakieś podejrzenia, bezzwłocznie dzwoń na policję. Warto też zainwestować trochę pieniędzy, aby jak najlepiej chronić swój samochód. Jeśli jesteś skłonny to zrobić, oto kilka przydatnych informacji. Możesz zainstalować zdalny rozrusznik samochodowy. To świetny gadżet nie tylko dla osób mieszkających w chłodniejszym klimacie, gdzie często trzeba rozgrzać silnik z wyprzedzeniem. Główna zaleta jest taka, że pojazdem uruchomionym za pośrednictwem zdalnego rozrusznika nie da się odjechać, ponieważ tryb ten nie pozwala na zmianę biegów. Każdy samochód posiada numer identyfikacyjny pojazdu lub po prostu VIN. Wiąże się z tym kolejna sztuczka, która pozornie może wydawać się nieskuteczna. Otóż, kiedy złodzieje chcą sprzedać skradziony samochód, próbują dokonać zmiany numeru identyfikacyjnego. W ten sposób ukrywają przestępczy proceder i wybielają historię auta. Jeśli jednak umieścisz VIN na szybie swojego pojazdu, złodzieje od razu zorientują się, że chronisz swoją własność i kradzież może być ryzykowna. Taki pojazd nie będzie dla nich łakomym kąskiem też z innego powodu. Musieliby przecież w jakiś sposób naprawić szyby, skoro mają wyryty VIN. A jego modyfikacja jest dla nich niezbędna. Najprawdopodobniej musieliby wymienić szyby w całości, a to kosztowna zabawa. Zatem odsprzedaż takiego pojazdu byłaby zbyt problematyczna. Za dużo zachodu. Włożyć trochę wysiłku? No nie, ci ludzie nawet nie pracują. Są zdecydowanie zbyt leniwi, by zająć się kwestią szyb. Swoją drogą specjaliści mogą dokonać wybicia numeru za ciebie, więc nie jesteś w tym sam. Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz kupić używane auto, numer identyfikacyjny może okazać się bardzo pomocny. Niektóre samochody są w pewnym sensie sklonowane, co oznacza, że ich VIN nie jest prawdziwy, tylko został po prostu dodany ręcznie. Przejrzenie całej dokumentacji przed zakupem używanego samochodu to zatem konieczność. Zwróć szczególną uwagę na dowód rejestracyjny pojazdu i upewnij się, że numer VIN, który tam widnieje, pokrywa się z VIN-em na samochodzie. A oto kolejny prewencyjny gadżet. Inteligentny autoalarm samochodowy. Jego dźwięk jest jeszcze paskudniejszy niż ten budzika. Potrafi robić dwie rzeczy. Po pierwsze, wydaje ekstremalnie głośny dźwięk, który może zarówno odstraszyć intruzów, jak i przyciągnąć świadków. Po drugie, wysyła informacje na urządzenie mobilne, na wypadek, gdybyś jakimś sposobem nie usłyszał tego ogłuszającego dźwięku. Jest jeszcze jeden fajny mechanizm, który może zapobiec kradzieży. Warto zainstalować przycisk awaryjnego zatrzymania, który podłącza się do zapłonu, akumulatora, przewodu paliwowego lub gdziekolwiek chcesz.
Wysiadając z samochodu, musisz po prostu przerzucić dźwigienkę. Nawet jeśli twoje kluczyki wpadną w ręce złodziei, nic im to nie da. Będą musieli najpierw znaleźć przełącznik, aby uruchomić samochód, a tylko ty będziesz wiedział, gdzie on jest. Im więcej zabezpieczeń w samochodzie, tym lepiej. Złodzieje nie lubią zadzierać z nowoczesnymi technologiami, a statystyki to potwierdzają. Tesla, podobnie jak inne auta generacji high-tech, raczej nie trafia na celownik przestępców. Jednak nowoczesne nie zawsze oznacza bezpieczne i odporne na bandziorów. Nowe auta posiadają diagnostyczne złącza OBD, które pozwalają kontrolować stan pojazdu i nie tylko. Brzmi świetnie, ale jest pewien minus. Gniazda te mogą pomóc złodziejom odblokować, a nawet uruchomić pojazd. Dlatego, jeśli twój samochód jest wyposażony w takie złącze, rozważ zaopatrzenie się w zamykaną osłonkę. Zawsze przed wyjściem z pojazdu sprawdź, czy zamknąłeś okna. Nawet najmniejsza szczelina wystarczy, aby osoba niepodążana otworzyła drzwi, jak gdyby nigdy nic, i odjechała w siną dal. Tak, to oczywista oczywistość, ale jakoś mimo to codziennie widzę samochody z niedomkniętymi szybami. Jeśli złodziej naprawdę chce postawić na swoim, może po prostu rozbić okno ciężkim przedmiotem lub nawet kamieniem. Rozumiesz, do czego zmierzam? Niech przestępców nic nie kusi. Nie zostawiaj więc żadnych wartościowych przedmiotów w widocznym miejscu. Proszę, bez laptopów czy torebek na przednim siedzeniu. Ukryj je w bagażniku lub zabierz ze sobą. Opcji jest mnóstwo. Po prostu nie pokazuj złodziejom, że w twoim aucie jest coś, co mogą ukraść. Trzymanie zapasowego kluczyka w schowku to również nie najlepszy pomysł. Przestępcy doskonale wiedzą, gdzie go szukać. To naprawdę proste. Weszli już do auta, co nie jest wcale takie skomplikowane, więc teraz po prostu otwierają skrytkę, uruchamiają silnik i znikają za rogiem. Powiedzmy więc, że nadal trzymasz cenne przedmioty w samochodzie, a zapasowe kluczyki leżą w schowku. I pasuje ci to. Powinieneś w takim razie rozważyć zainstalowanie blokady na kierownicę. Choć funkcjonalność tego dodatku nie powala, eksperci twierdzą, że jest to skuteczny wizualny odstraszacz. Jak już mówiłem, złodzieje samochodów są z natury leniwi i po prostu nie chce im się użerać z różnymi gadżetami. Uważa się, że potencjalny złodziej z dużą dozą prawdopodobieństwa ominie auto, które ma założoną blokadę na kierownicy. Niektóre z nich zresztą spełniają swoją pierwotną funkcję. Więc nawet jeśli przestępca nadal będzie chciał odjechać twoim samochodem, nie uda mu się to. Usunięcie tej blokady wcale nie jest takie proste. A teraz pora na najbardziej oczywistą wskazówkę. Mowa o monitoringu. Dziś na rynku jest mnóstwo takich kamer. Mają tryby noktowizyjne, funkcje wykrywania ludzi i bardzo wysoką rozdzielczość. Słowem, wszystko czego potrzeba. Dobra kamera umożliwi ci obserwację samochodu 24/7, ale jeśli nie chcesz wydawać kroci na taki gadżet, możesz zamontować atrapę i mieć nadzieję, że złodzieje dadzą się nabrać. No dobrze, wyobraźmy sobie najgorsze. Ktoś uznał te wszystkie proste wskazówki za stek bzdur i skradziono mu samochód. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim powiadomić policję. Upewnij się więc, że dobrze znasz kolor swojego auta. Nic prostszego, prawda? Ale nie używaj skomplikowanych sformułowań, czyli nie barwa leśnego mchu, a raczej ciemna zieleń. Musisz też znać rok, markę i model pojazdu. Miej te informacje w małym paluszku. Policji potrzebny też będzie numer rejestracji oraz VIN. Jeśli nie pamiętasz VIN-u na pamięć, na wszelki wypadek zrób sobie notatkę w telefonie.